Halo, witajcie kochani. Właśnie jestem w trakcie biegu. Nagrywam tutaj z moim kolegą. Jeżeli się pomylę, to wybaczcie, bo to tak, taki mały spontan. Często moi znajomi dzwonią do mnie, piszą, rozmawiam z nimi, jak trenować, co ze sobą robić, jak się zmobilizować do treningów. Oj, słońce mi tu pada w oczy. Ale jeszcze wcześniej powiem, żebyście nie zapomnieli o subskrypcji mojego kanału, który się rozwija, o lajkowaniu moich filmów. Chociaż nie są takie doskonałe, ale coś tam trzeba robić z tymi filmami. Pytają mnie moi znajomi, jak to jest, co ze sobą robić. Nie mają tej weny do treningów, nie mają tego jakiegoś takiego ciągu. Szukają czegoś w internecie, jak się zmobilizować, wypisują sobie cele różnego rodzaju. No, robią wszystko, tylko nie działają, nie? Moim zdaniem to wygląda tak. Przede wszystkim lenistwo, nie? No, lenistwo to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Sami zobaczcie, żyjemy w czasach takich, gdzie jest pośpiech, gdzie jest ogromny stres. Jesteśmy przeładowani emocjonalnie. Niektórzy mają bardzo dobrze i nie bardzo mają bardzo źle. Żyjemy na różnych poziomach. I teraz tak, dawniej nie było czegoś takiego, że trenując, powiedzmy, że 20 lat temu, ja pamiętam takie treningi różnego rodzaju, czy dbania o siebie, żeby ktoś tam wypisywał sobie cele, czy szukał jakiejś cud diety, czy po prostu, no nie wiem, też nie potrafił się zmobilizować do treningu. Wszystko wyglądało inaczej. Dziś właśnie to przemęczenie tymi wszystkimi social mediami, wiecie, komórkami, tym, że człowiek od człowieka się odsuwa, gdzieś tam jakieś wirtualne znajomości, gdzieś to tam w tej głowie śmieci, zaśmieca wam to wszystko, co moglibyście ze sobą zrobić tak naprawdę poprzez to, abyście przestali być leniwi. Czyli prosta rzecz, no, zwijać tyłek, wyjść do tego lasu, tak jak ja wychodzę tutaj, robić sobie jakiś krótki bieg, zaczynać od krótkich jakichś tam metraży. Nie trzeba nic robić długodystansowo. Wyjść na ten basen, prawda? Zapisz się w końcu na tą siłownię, o której myślisz, nie? I rób na tej siłowni na razie, co tylko chcesz, nie? Na co cię stać? Wiadomo, nikt od razu mistrzem nie będzie. Ale jeżeli siedzimy w tym domu i wiecznie szukamy, wiecznie dopytujemy się, wiecznie chcemy coś zrobić, a nie robimy tego, nie? To nie pomogą ci wypisane cele, nie pomogą ci cud diety, z którymi się męczysz. Nie pomoże ci to, że na przykład że ty chcesz coś ze sobą zrobić, ale tylko chcesz, a tak naprawdę nie ruszasz się, nie? Moim zdaniem trzy takie podstawowe sprawy to są biegi, może zaliczę do tego też jeszcze gimnastykę, siłownia, basen. Wtedy, jeżeli nawet cokolwiek zjesz, obżerasz się, czy jak tam, różnie bywa, ludzie jedzą nocą nieraz, spalisz to biegając, prawda? Spalisz to na basenie. Sprawisz się ruszając się. Ktoś powie, chodzę do pracy, więc się ruszam, pracuję. Ale wierzcie i wierzcie mi, to nie jest ten ruch. W pracy to nie jest ten ruch. Wielu z was siedzi w pracy, macie taką pracę. Jeszcze do tego jesteście ładowani stresem, negatywnymi emocjami. Więc to nie jest to. Potrzeba wam natury, potrzeba wam biegu, tam gdzie rozładujecie swoje emocje, naładujecie akumulatory. A jednocześnie też możecie uprawiać wszelkiego rodzaju gimnastykę, medytację, która odpręży wasz umysł. I wiecie, że podczas biegu czy jakiejś intensywnej gimnastyki wydziela się w nas dopamina, odpowiedzialna za tą taką euforię, pozytywną euforię, i tego nam zaczyna później brakować i znowu wracamy do tego biegu. To nas tak pozytywnie uzależnia. Tak samo jest z basenem, z dużym wysiłkiem, kiedy pływamy. Ludzie mają dzisiaj problemy z kręgosłupami, więc też polecam to pływanie, polecam jacuzzi, polecam wszelkie tam jakieś bąble, bicze wodne, które są ogólnie dostępne teraz na basenach i niedrogo, bo już powiedzmy za 10 zł spędzasz godzinę na basenie, zależy jeszcze w jakim mieście, ale spędzasz za 15 zł i to nie są duże pieniądze. Więc nie daje się zwariować, że ktoś gdzieś tam z drugiej strony ekranu
zrobi z Was modela czy modelkę, jeżeli Wy sami dupska nie ruszycie i nie zrobicie tego sami za siebie. Bo naprawdę cokolwiek byście podglądali, będą Wam układali plany treningowe, plany takie, plany srakie, plany siakie, nic nie zrobisz, jeżeli nie odnajdziesz w sobie tego wewnętrznego olbrzyma i nie pójdziesz sam z powerem do przodu. Naprawdę tylko i wyłącznie wszystko jest tutaj, tu w głowie. Pokonać lenistwo, nie? Wtedy będzie jedzenie z umiarem, a jeżeli będzie coś na to, to jak mówiłem, wszystko spalisz na łonie natury, wszystko spalisz w czasie biegu, w czasie pływania, na siłownię jak pójdziesz w końcu, robić długie marsze, spacery, zabierać kogoś na ten spacer, nawet żeby porozmawiać, w ten sposób się odprężać, w ten sposób łapać tą energię, czerpać ją z natury i pomalutku, dzień za dniem, czy tydzień za tygodniem, godzina za godziną, wchodzić cały czas to, żeby być ruchliwym, takim mobilnym, a nie siedzącym w domu, narzekającym, palącym powiedzmy papierosy, picie nadmiar kawy, bezsenność i to wszystko nas się czepia tylko dlatego, że prowadzimy taki statyczny tryb życia bez ruchu. Bo ruch w pracy, to gdybyś pracował nawet na budowie, gdybyś dźwigał ciężkie rzeczy, to nie jest ten ruch, to nie jest ten ruch, przepraszam, już się pomyliłem, bo to jest ruch, który niestety, ale tylko szkodzi na kręgosłup i na inne rzeczy. A potem, żeby po takiej pracy ciężkiej na budowie czy gdziekolwiek, trzeba się zresetować. Czyli zresetować umysł, ale i zresetować ciało. Czyli basen, czyli jakiś jogging, czyli odprężanie się, czyli jakaś medytacja, którą ja się ostatnio też interesuję, filozofią wschodu. Fajne filmy ma Ajahn Brahm. I do tego wszystkiego Was odsyłam. Teraz tak, to był taki mały spontan, tak na szybko. Pomyliłem się tu wiele razy, ale najlepiej nagrywać takie filmy na żywo. Proszę Was bardzo o subskrypcję, o lajkowanie, a będę starał się nagrywać jeszcze lepiej i motywować Was do tego, co robię ja. Ja miałem też różne huśtawki w życiu, tak jak EKG, że raz mi się chciało coś tam robić, raz nie. Raz była bardzo wysoka, raz niska ta moja chęć do działania, ale choć jest dzisiaj nawet, było trudno nagrać ten film, wyjść, działać, ale wyszedłem, zrobiłem to, bo powiedziałem sobie wprost, nie, to już jest lenistwo, trzeba zacząć znowu działać, nie? I to tak jest. Niech to będzie takie EKG, nie? Ale niech nie będzie u Was takiej równi, bo jeżeli jest tylko takie ti, nic nie robimy, no to jest tragedia. A niech to będzie tak, ti, 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 to już jest dobrze, nie? A potem będzie fajnie tylko o równiutko skakało, nie? Czyli, że jesteśmy jednego dnia, nie trenujemy drugiego dnia, trenujemy jednego dnia spokój, następny dzień coś robimy i cały czas jest tak, że robimy sobie dzień intensywnego działania, dzień przerwy, dzień intensywnego działania, dzień przerwy, a potem nam wchodzi coś takiego, że nawet robimy to codziennie, bo i coś w domu możemy robić, możemy trenować, możemy mieć jakieś sprzęty w domu fajne. W takim razie wszystkich pozdrawiam, dziękuję, nie przedłużam. Trzymajcie się, łapka w górę i subskrybujcie mój kanał.